Dobra, jesteśmy z powrotem. Witajcie. Idziemy sprawdzić dalej sobie tutaj te nasze, że tak powiem. Co nasze? Aha, mamy zrestartowane umiejętności. Drzewko zrestartowaliśmy, słuchajcie. I mamy zupełnie troszeczkę inaczej porozdawane tutaj nasze umiejętności. Atrybuty tutaj sobie dojechaliśmy też siły. Ładnie, do 5. No, talentów powiedzmy też troszkę inaczej rozdaliśmy. I teraz mamy zamiar sprawdzić moc tego wszystkiego. A, tu możemy z kimś pogadać w ogóle. No dobra. O co ci chodzi? Thank you for coming to talk to me. You are on Olmanawi. Tak, jestem. Również jestem. Is that what you call the congregation? Yes. Those who have yellow eyes on their banner. They're coins. But to answer your question, yes. I'm the legate of the congregation. Is legate the Renaixe word for on Olmanawi? No. It means that I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. Dyplomacją przez swoją świecącą tą palącą pałę. To jest dyplomacja według niego. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood for their houses. There were some old trees in this glade, so we let them do what they wanted. At first, everything was fine. But then they cut down too many trees. So we wanted to heal the place, plant some new trees, but they won't let us come. Co jest, chłopak, pomóż ci, czy co? Bod irony, their warriors are stopping us from doing so. I could investigate. Yes, please. You must tell them that they have to let us heal the glade. Dobra. Fajnie, możemy to pooceniać, tylko teraz. Tylko teraz jeszcze chciałem po prostu tutaj do końca pozwiedzać tą mapkę. Nie na to mi pokazało. Ja nie chcę tu iść jeszcze. Chociaż, aha, to też było do odkrycia. Aha, dobra. Dom jakiegoś gościa to jest. Co to jest za gościu? Jest jakieś zadanie, coś? Bertir Tuman. I am Dunkas, the Mal and the Donegad of the Yigido. No, dobra, i co z tego? Who are you? My name is Sade. I am the legate of the merchant congregation. You are a Lugeir Blau? I didn't know there were on Almanawi amongst them. They may not be so different from us after all. What brings you here on Almanawi? Właściwie to nie muszę z nim rozmawiać. Bo nie mamy tu żadnego zadania. Oprócz tego, że możemy wziąć sobie fanty. Bo zadanka mamy gdzie indziej, ale tam mamy jeszcze jedno do odkrycia chyba, tak? Tutaj to. Zaraz idziemy sprawdzić, co tam piszczy na polanie. Tylko tutaj sobie to sprawdzimy. Znaczy się odkryjemy po prostu. Może tu będzie obóz. Prawdopodobnie tu będzie obóz. Wejdę tu potem pod... na to, czy nie? Bo tam jeszcze była jakaś ścieżka. A nie chcę po prostu... nie sprawdzić potem tej ścieżki, na przykład o tej. Bo tutaj mamy fanty. No nie jest jakiś zajebisty.
cuchnąca maczuga, jaka nazwa. Dobra, czyli prawdopodobnie sobie śmiało mogliśmy tamtędy iść, bo tutaj nic wartościowego nie było. O, i tu sobie skikniemy. Tak, wszedłem z powrotem pod to. Pod to, nad to. I teraz tak, co my tu mamy? Aha, tam też mamy wejście, przejście do kogoś, do jakiejś chaty. Zaraz to sprawdzimy. Prawdopodobnie będzie to też kiedyś jakieś zadanie. No zaraz zobaczymy. Dobra, zapiszemy sobie szybciutko. Zapisałem, dobra. Idziemy, tu przeszliśmy. Gdzie my tu teraz jesteśmy? O, dobra. Idziemy, zobaczymy. Trzeba to zeksplorować. Aha, tutaj mamy jakąś po prostu znajdźkę. O, fucking. Jakieś złote rękawice. Aha, teraz jesteśmy za ciężcy, tak? Dobra. Ale. Teraz tak, czy... Lepiej sobie założyć te, czy te? Chyba wezmę złote, coś tak bardziej do mnie przemawiają, złote rękawice. Tak samo chyba było z papciami, tak? Teraz, tylko teraz tak. Papci jednak nie, ale to możemy upuścić. Tak samo to, bo jesteśmy za ciężcy. Z rękawicami, chociaż no... To też sobie upuśćmy, bo to nam niepotrzebne. Z rękawicami i mam ten problem, że to jest odporność na żywioły, a to na magię. Na żywioły to się nam przyda, no i jakoś 100%, tak? Dobra, a teraz kto by chciał takie rękawice na przykład? On ma jakieś już, on ma lepsze rękawice, ona ma gorsze rękawice. Damy jej te rękawice może. O właśnie, niech sobie ma dziewczyna. A babcie? Babcie jakieś lepsze dla niej? No, niech se ma. Niech se ma lepsze buty, ona tak z biednego domu jest to. Szkoda, że tutaj nie ma nic lepszego dla niej, a może coś jest? Ale wytrzymało się. No patrz, to by było dobre, ale... Chociaż to już jest lepsze. Dobra, to już będzie lepsze. Dobra, jest. Jest dziewczyna w miarę ubrana, ten też w miarę ubrany. Dobra, nie jest źle. Warto było tu jednak przyjść. A jeszcze tu coś mamy w dole. Co tu mamy w dole? A, tu podejrzewam, że też będzie jakieś zadanie, chyba. Czyli nie do końca to jeszcze taki jest koniec gry. Tu jeszcze trochę ta gra kryje. Kryje jeszcze dużo ta gra przed nami, ale sobie ją porobimy w odcinkach, bo wieczorami gramy w Asasyna. A trzeba tego Asasyna sobie ruszyć troszeczkę do przodu. I potem Asasyna zaczniemy robić w odcinkach, jeżeli się nie wyrobimy. I tak to będzie wyglądało. A tu jeszcze idzie iść, czy nie? Ta ścieżka, dobrze idę. Może gdzieś jeszcze tą ścieżką dojdziemy. Mamy czas, możemy sobie odkryć tutaj kawałek mapki. A jeszcze bym chciał się spotkać z jakimiś przeciwnikami, żeby móc... Nie mogę tutaj zrobić obozu? Szkoda. To jest koniec drogi, dobra. Zrobiłbym obóz, by miał teleportację. No dobra, trudno. Jak nie, to nie. Więc lecimy sobie dalej z tematem. Oczywiście chciałem pokazać moc teraz tego naszego nowego oręża. No i jak na złość nie ma żadnych przeciwników, nie? Dobra, jakąś najkrótszą drogę, gdzieś jakaś teleportacja, coś. Przecież to już też dojdziemy. Chwila, moment i tam będziemy. Tu na wprost idziemy. Ocenimy tą sytuację.
zdamy mu relację. Czy tam są jakieś przeciwnicy? Coś? Nie, to są kamienie. Dobra, myślałem, szkoda. Aha, tu są te ziomki. Dobra, spokojnie chłopaki, ja tu tylko przechodzę. Dobra, to jest tutaj. Idziemy ocenić sytuację. Kurwa, aż się ciemno zrobiło. Ale to jest... Szkoda mi teraz na przykład... Oni są fajni teraz uzbrojeni, nie? Ej, a czekaj, a czemu... A czy ona ma... Ma, dobra. Oni są fajnie uzbrojeni i ja teraz bym miał wymienić ekipę, nie? No to, to by było chore. Daleko do tego naszego miejsca? Tu też jeszcze mamy troszeczkę nieodkrytych miejsc. Więc odkrywamy. Idziemy w Explore. Zapiszmy sobie. Aha, tutaj będziemy mieli obóz pewno. Nie jest to jakaś ogromna mapka. Czy ja tam dobrze słyszałem? Dobrze słyszałem. Dawaj, Gnoja. O, tu jest więcej. Dobra, ja żartowałem. Nie będziemy z nimi walczyć. Nie będziemy z nimi walczyć. Dajcie spokój. Nie, nie, nie. Nie walczymy z nimi, bo to są głupie stwory. My się namęczymy. My się tylko namęczymy i nic z tego nie będzie. Wrogowie nasi. Idziemy odkrywać znajdźki najpierw. Dobra. O, obóz. Świetnie. Dobra. Następna znajdźka, proszę. Gdzie jest następna? A idzie tędy tutaj? Iść dalej? Może idzie, dobra. Musimy iść tędy. Tamte stwory są tak przykre. A najgorsze jest to, że one po prostu kawałek odejdą i im się życie leczy całe. No i to jest takie właśnie kijowe. Tu sobie możemy wejść. Tam jeszcze była ścieżka na dole. I chyba będziemy musieli iść tam na dole. Po cholerę ja tu waziłem, to tego to nie najstarsi górale nawet nie wiedzą. No ale dobra. Nie myli się ten, to nic nie robi. Idziemy. Też fajna krainka, trzeba przyznać szczerze. Coś tu za pusto jest. Coś tu jest za pusto. Ach, tędy jeszcze chyba możemy dojść. Ale jeszcze tu podejdę, zobaczę. Coś tu możemy zrobić? Nie. Dobra. Więc cofniemy się. Do tamtego miejsca, nie to. Żeby tutaj, tędy może przejść. Tędy może przejdziemy. Cześć, siema. Chyba tędy, nie? O to chodziło? Tak. Wolałem się upewnić. O, tu też fajny las. Tutaj mamy coś do odkrycia. Czy ja się tu, aby nie zgubię zaraz? Obóz jest, świetnie. Tych obozów też mamy kupę, nie? Do odkrycia. Wycinka drzew. Przejdę po tym? Przelazłem. Dobra, tu mieliśmy sprawdzić, co tu się dzieje. What's happening here, soldier? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. No i niech ważą. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land will die. I am sorry, but we cannot let you enter this area. But we only want to plant some new trees. Bring life back. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night.
No przez tą chorobę, kurwa debilu. You are killing the earth, so it kills you in return. All of you are cursed. Shut it, you savage! The Sade, I'm the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed light on this affair. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died a few hours later. But the camp doctor will be able to tell you more about it. You'll find him in the barracks right here. Thank you, soldier. I'll go see him. Please, Your Excellency, you may come in. Do not force us to use our weapons. We do not. Aha, tu jest ten gościu. To jest ta lekarka. O, fajna miejscowa, dobra. Hello, doctor. I am the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this camp, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes. No. They got sick yesterday afternoon. And a few hours later, they were dead. I couldn't do anything except watch them writhing in pain. None of my remedies worked. If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. They're here. I hope that whatever killed them is not contagious. No dobra, luknę sobie, dawaj. Odejdź, kobieto. These poor woodcutters look like they've suffered. This one has a swollen tongue. Blood at the corner of the mouth. Dużo widziałeś przez tą szmatę. This man choked to death. Strong smell of ammonia. The entrails must have been perforated. No i co, już wszystko wiesz, chłopie? Jakie ładne przejście, dobra. So, what do you think? Do you recognize their disease? They didn't die of disease. They were poisoned. There's no doubt about it. You're probably right. But I've heard these savages talking so much about curses, so I thought it must be a mysterious disease, rather than seeing what was before my eyes. But how could these three men be poisoned? I'm not sure. Do their symptoms not point to anything? No. I've never seen such a deadly poison with these symptoms. Ale to jesteś dobry lekarz siebie, no. Have you noticed anyone unusual here? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink. Aha, tam jeszcze miałem, żeby nalegać, żeby powiedziała, czy ktoś nie wchodził czasem. Kurde, no. If the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. What did they eat yesterday? Did they eat any mushrooms? No, no, we avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Hunters? Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, we'll see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the wood that leads to this camp. Aha. Ale to się dowiedziałem. Aha, muszę iść znowu tutaj, tak? Aha, to są ci myśliwi, których widziałem chyba. Dobra. Jeszcze tutaj trzeba iść zobaczyć. O jest. Dobra, idziemy tam do nich, zobaczymy kto tam, co tam ci myśliwi mają nam do powiedzenia. O, zwierzątek. Kurde, dalej, bo... Walił, o mój, o kurde. Ja pierdzielę. No to tak to można robić. No to dobra, to se weź, chłopie. Zaatakowali mnie. We only defended ourselves. These beasts attacked us. But take them. We do not intend to eat them.
Thank you. But what are you doing here, Nikesay, if you're not here to hunt? We were looking for you. Us? What do you want from us? Three woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poisoned? I swear we are. Kurwa, ale mu oczy kurwa wylazły. Listen, all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not want to kill them either. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp, but the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. No. Which elder? One of the old men from the Gigidor, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an Andrig killed by a venomous Dosentat. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be lethal. And since the Renaixae invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible. But from now on, you will no longer bring me to this camp. You are the instruments of a hateful old man's vengeance. And I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. Okay. The Gigidor Elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkers would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Oczywiście. Sir de Corsillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. Ale fajnie, podobało mi się, że trzeba go poprosić o radę. Jeszcze bym tutaj poszedł. Kurde, zobaczymy sobie to wszystko, co? Co tam było? Aha, tutaj możemy łup z nich wziąć. Dobra. Szybko sobie pójdziemy, zobaczymy te. O, tam też są te zwierzaczki. Ile ich jest? A może? Nie, nie będziemy się z nimi bili. Nie, dobra, dajcie spokój. Aha, to jest to co nie mogliśmy przejść, czy co? Aha, nie, tu nie tędy, tędy. Tędy idziemy. Tu będzie ta wioska. Ej, no słuchajcie, aha, bo tutaj trzeba iść tam dalej, dobra, to idziemy. Lecimy po prostej. A tam inaczej się chyba nie da przejść niż przez tą wioskę, więc. No tak, chyba tak. Tak, tu nigdzie nie przejedziemy, musimy przejść przez tą wioskę. Przejdziemy przez wioskę, zobaczymy gdzie tam dalej się idzie. A my przejdziemy, czy oni nas też nie przepuszczą? O, przepuścili nas, super. Szybki zapis oczywiście. Gdzieś w tą stronę trzeba by było iść. To jest wycinka drzew. No, fajno i nie fajno. Miejski hydruski, dobra, obóz. I teraz tak, jeszcze jedno miejsce. O, tu mam jeszcze jedno miejsce, dobra. Tu jest jakieś wejście do jakiegoś obozu znowu. Wejdę czy nie wejdę? Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. No i chuj. No to mnie teraz zaskoczyłeś, gościu. Tero mnie zaskoczyłeś, ale dobra, przynajmniej mamy znajdźkę odkrytą. Dobra. Gita tutaj.
Tam się zapytamy tego gościa o radę. Dalej. Stąd wyjść z tego lasu. Czemu tam nie ma teleportów? Ej, no tam byliśmy właśnie, racja, mieliśmy przecież ten obóz. Ale trudno. Już daleko nie zostało, to jest gdzieś tutaj. Dosyć szybko biega chłopak, także... Dobra, kogoś tam o radę mieliśmy się zapytać. Dobra, jedną rzecz sprawdzę tylko. Okej. I teraz tak. Gdzie trzeba iść teraz do tego... Aha, dobra, tego trzeba się zapytać o tą radę, okej. No to jest tutaj gdzieś niedaleko, dobra. Jeszcze bym sobie zrobił podejście na bossa. Na koniec sobie zrobimy podejście na bossa. Tu się zapytamy o radę. My dear cousin, Konstantina. Come closer and tell me what brings you. Constantine. Is it true? Are you in great pain? This sickness is horrible, believe me. Now I understand what your mother went through. But you have not come to hear my complaints. Speak. It will give me something else to ponder. Allow me to present Afra, an emissary of the Bridge Alliance. She is an eminent naturalist who studies local flora in an effort to find a remedy. Your Excellency, to jest ta Afra, dobra. You were part of Governor Burren's lost expedition, if I've understood correctly, were you not? Yes, and our research would have borne fruit if it hadn't been so brutally interrupted. I can only imagine. Nevertheless, you are most welcome. Your great learning will certainly prove useful. I implore you, my dear cousin. Do continue. We are eager to hear your news. Ej, no nie ma tego. I'm going to leave now. Ej, no to kogo ja miałem się zapytać? Look out for yourself. Tam kogoś na dole chyba, tak? Aha, serio, jakiegoś tam... No, dobra. Też mi coś nie pasowało. Dobra, idziemy. To on jest tutaj. Myje ścianę. Dobra, to on jest tutaj. Minister, Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? What exactly is your role here? I am tasked with advising Governor Constantine about. No to już o tym gadaliśmy kiedyś. And I make sure that all business contracts are established properly and are favorable to us. I am responsible for setting taxes on goods based on their value, among other things. It is an exciting job that requires the utmost care. Would you like anything else? That'll be all. To jeszcze nie jestem gościu. Your Excellency. To nie jest ten gościu. Kurwa no. Trochę to dziwne, bo... On jest na jakimś wyższym piętrze, a może tędy trzeba do niego dojść? Tu gdzieś się wchodziło po schodkach do góry? Nie, to jest kuchnia. A może on tam jest za Konstantinem? W tych drzwiach za Konstantinem może jest. O, tutaj po prawo.
O, właśnie. I do góry. O, właśnie. To jest tutaj. Gdzie on jest? No, gdzie ta Franca jest? W którym pokoju? Tutaj. Tutaj. A siedzi. Sede Corsilio. The sad day, my young student. What can I do for you? No, jest taka sprawa. I have come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Big Yigador. They want to be able to access a clearing, exploited by our woodcutters to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them, and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago, but tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. Był on gubernator. Go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Lorraine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. No i super. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? I found Dobra, niech już się wygada. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Okej, okay, dobra. Can your old professor still prove himself useful? Dobra, to jeszcze zapytam o. Very well, let's see. Good, you have traveled great distances, and the terror. Aha, to są te obozy, co miałem podkrywać. Dobra, fajno. Keep doing what you're doing, Desire. A to jeszcze wszystkie nie są odkryte. Dobra, historia mnie nie interesuje. Looking forward to seeing you again. Dobra. Consilio. Dobra, to wychodzimy stąd i idziemy tam oddać to zadanie. Dobra, Konstantin, nara. Dobra. Już się noc zbliża. Aha, znajdź dokumenty w archiwum jeszcze jakieś. Dobra, ale jedna rzecz. Sprawdzimy sobie, co oni mają w sklepach. Zaraz tam sprawdzimy. Rzeczywiście. No kurwa, ale mnie zrzucił. Albo zrzuciła. Cicho, tu gdzieś był ten sklepikarz. Co masz dobrego? Dobra, dobra, kup. Matko Boska. To jest jednoręczna broń biała. O, to niepotrzebne. O, to jest niby lepsze, ale widzisz, obrażenia od żywiołów, tego nie ma. Niby są lepsze. Lepsze, ale gorsze. Aha, boski pierścień jakiś, tak? Dobra. Spluwek jeszcze nie mogę, a tutaj jakieś stroje, coś? A tutaj? Nie, to też nie ma jakiegoś przełomu. Budki jakieś lepsze, coś. Też bez przełomów. I tutaj?
Jakiś płaszczyk lepszy? Dobra. A coś idzie sprzedać? O jest, pewno. Już przestraszyłem się, że robię kup. Dobra, to można sprzedać. No to niech to jeszcze zostanie. Coś mamy? Tu jakieś kapelutki. Dobra. To też posprzedajemy. Jakieś rękawice, coś do sprzedania. Butki jakieś do sprzedania. Dobra, dobra. O, kasiuty mamy, o jest. Dobra, wracamy tam. Do tego archiwum. Słuchajcie, szybko. Trzeba to zadanie zrobić i podejść do bossa jeszcze. I podejść do bossa. Mamy prawie połowę. Gdzieś w dół część, tak? Teraz. Ciekawe, gdzie tutaj pójdziemy w dół. Może tędy. Czyżby tu gdzieś było jakieś archiwum? Śmiem wątpić. No tu jest jakieś archiwum. Dobra, akt własności obozu wycinki lasu. Po negocjacjach pomiędzy wodzem Dunkasem a gubernatorką odnośnie ziemi w regionie postanawia się, że będące przedmiotem umowy ziemie stanowią odtąd wyłączną własność kongregacji kupieckiej. Wspomniany teren ma służyć do prowadzenia działalności w zakresie pozyskiwania drewna. Dostęp do ziemi posiadają wyłącznie obywatele kongregacji. Okej, dobra. Ja pierdzielę, dobra. Ale latania. Czyli jest trochę jednak takich misji przynieść, wynieść, pozamiataj, ale przynajmniej mają jakieś, że tak powiem, jakiś sens. Czy są elementem jakiegoś ciekawszego zadania po prostu, o, w ten sposób. Dobra, lecimy do tej madame. Może tak w nocy by nas ktoś zaatakował, byśmy się obronili czy coś. Dobra, gdzie jest madame? O, jest madame, dobra. Też się cieszę, że cię widzę, dobra. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. No napisz tam, zadzierkaj jakiś papier, że mogą wejść i pasuje. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Mam. Here it is. Bierz dokument, podpisuj. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them. As is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this. Do brzegu, no. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcillion. Can I help you with any other matter? No nie, no idziemy do tego. My lady, I have to go. Goodbye. Dalej, idziemy do tego gościa. O, są, dobra. Chyba burza. Indeed.
And I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. Dobra. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, Do brzegu. No, dawaj, no, do brzegu. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approved, but several men were killed. Trudno. Their comrades will seek vengeance if the personal persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murder. No i chuj bądki strzelił, znowu będę musiał tam iść. I'll inform Dunkus of your decision. A potem wrócić tutaj. Nie, tu się schodzi chyba, nie? Tutaj, dobra, tutaj się schodzi, to tu schodzimy. Cześć Konstantin, nara. Ja tylko przechodziłem. No i dobra. Teraz tak, gdzie jest Dunkus? Zagadamy, no dojedziemy do końca tą misję, nie? No bo co tu nie dojechać, jak trzeba dojechać, nie? Podróż. To jest Dunkus? Dobra. Gadamy z Dunkusem. Gdzie jest Dunkus, ja się pytam. Tutaj jest Dunkus, dobra. Dunkus, dalej, otrułeś ich, to teraz kurwa beknij za to. Ja sobie tylko wezmę panty. Kurde, dobra, nie chcę tego. Dunkus. Nie udawaj, że nic nie wiesz. At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely, to accomplish your rituals or heal the area, and the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. No dobra, nie pierdziel, zabiłeś ich. The ogreberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? O, chyba wódz się wkurwił. Died after eating the meat of an andrig after it was killed by a venomous dorsentat. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ogre berries, we know that you are responsible for this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. Boy, krewki młodzik. You have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugeid Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugeid Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaixe came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise.
If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This Dobra. Is the price of my trust. If you do, my trust. We punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. Dobrze. Czuję, że się dogadamy. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkus. Wa awalum se. No, sama malajku, dobra. Dobra, lecimy do tej kopalni. Tam były fanty, ale dobra, cudno. Gdzie jest kopalnia, się pytam. Może tędy szybciej będzie do kopalni, co? To jest kopalnia? Dobra. Jest kopalnia. Znowu taka... taki odcinek trochę z takich negocjacji. No ale trudno, czasem takie odcinki też muszą być. No zresztą to jest gra RPG, to nie da się ukryć, że... I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. No nie wierzę. No i co? No to chore jest. No i udałem się do tej kopalni, co? Kończ pierwszy, no dobra, to mnie nie. No i co tu jest? Czyżby nam się... No to jest ta kopalnia, nie? No i nie możemy tutaj, dobra. Trochę chujnia. Może teraz się coś posunie. Aha, teraz się coś pojawi, dobra. Teraz mamy. Potajemnie się przyjrzeć. Dobra, to się przyjrzymy potajemnie. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Dobra, to się przyjrzyjmy potajemnie. Jestem tak potajemny. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope that our nation is not involved. No nie wierzę. Znowu musimy do niego wrócić. No ale jak już zaczęliśmy, trzeba dokończyć to zadanie, trudno. Tam gdzieś było ognisko. Dobra, tym ogniskiem się przetransportujemy. Nie to. Tylko podróż, dobra. Jest ten Consilio. Dawaj do niego. Aha, dobra, jesteśmy w tej swojej chałupce, pięknie. I on był gdzieś tam. Właśnie on był do góry czy na dole? Do góry, aha, tam za Konstantinem, dobra. Ja pierdolę, ale jest tego biegania tutaj. Dobrze, że są te teleporty tak w miarę blisko. To jeszcze nie jest tak źle. Cześć Konstantin, nara. Tylko przechodzę i już mnie nie ma. Dobra, dymamy tutaj, dymamy. Gdzieś tu chyba na wprost jest, nie? Gdzie on jest? Tutaj jest, dobra. O, no, gościu. Ludź.
I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. No, co mnie to interesuje, no? From Serene, who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured, and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he's above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property. Ja pierdziele. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilio. Znowu do archiwum potem. No nie, no to to już zaczyna się robić przesadą. Lub powinni automatycznie tam przenosić, co do chuja. Znowu musimy dymać na dół. Albo powinny być takie opcje, że na przykład przejść od razu do archiwum. No tym bardziej, że już się to archiwum odkryło, bo jeszcze jakby to było świeże miejsce, to okej, ale... To gdzieś tutaj było, nie? Tu i na dół, dobra. Och, ja... Tak jak się z tą babką przenieśliśmy od razu, to tak powinno być. Dokument sporządzony w języku prawniczym jest to akt własności należący do pana tego właśnie, dotyczący terenów położonych w regionie w tym właśnie, w szczególności starej kopalni. Dokument został podpisany przez Madame de Morgan. Dobra. Będziesz potrzebować jej pomocy, aby zrozumieć wszystkie wynikające z niego konsekwencje. No i teraz znowu do niej, nie? Teraz znowu do tej Madame. To understand exactly what they say. Ja pierdzielę. No to jest trochę tego latania jednak. I znowu z tą madam znowu do tego będziemy szli. Potem do kopalni. Ja pierdzielę. No to jest kurwa kawał misji. Dobrze, że to blisko. Dobra. Madam, dalej, kurwa, co to za podpis, powiedz, co to za pieczątka, co tu się dzieje? O, matka. I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry, this type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near... No i no, do brzegu, do brzegu. He can exploit the forest and plant anything he wants there. But it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet the mine which was located on this plot of land has been reopened. And is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. Uh-huh. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. No i dobra. Gdzie to jest w ogóle? Tutaj. No dobra, niedaleko. No to dymamy tam, dymamy. Fanty. Nigdzie nie idę closer. Dobra. No, no gościu, teraz się tłumacz. No tłumacz się. Master Maillard. Who's asking? Desade. I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here? Fajną ma tą zbroję. Też taką. I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I
I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Chyba sobie nie wybierze żadnego prezentu. If you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young man. I'm sure it's young man, kurwa, siwy dziadek. Goodbye, sir. Best wishes to your cousin. Ja pierdziele. No to żeśmy wyjaśnili tyle rzeczy, że... Fanty. Teraz znowu do tego gościa. Ja pierdziele. Idzie ocipieć tutaj. Ale level, rośnie level, to najważniejsze. Dobra, idziemy tam na samą górę. Zrobimy to zadanie do końca z tą kopalnią. Nie będziemy przerywać czy dzielić tego na odcinki. Jak długo wyjdzie, tak wyjdzie i tyle. Chociaż mógłby powstać odcinek typu, czy kopalnia zostanie odbita. A nie tutaj. Tutaj. Dawaj. Sir de Corsilion. The sad day, my young student. What can I do for you? I verified the contract. No i co? Co teraz? Co teraz the powiesz? Exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. No i co mam zrobić? Aresztować go? This is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision. But you should go to the mine immediately. No, w końcu. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Nie, już nic nie chcę. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilion. Dobra, wychodzimy stąd. Na razie Konstantin, cześć, trzymaj się, hej. Dobra, idziemy tu teleportem, się tam dostaniemy i będziemy świrować pawiana, bo przecież z hektar drogi tam jest przecież. Ej, da spokój. Każ ludziom wypierdzielać. Pewno będziemy się tam bić, no ale co zrobisz? Najwyżej. Gdzie to jest? To jest tutaj, dobra. No po nocy tak, no podejdziemy po nocy. Tyle to wiem. Już możesz, już nas możesz wpuścić. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. Już nie. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. No, nie wierzę. Kurwa, znajdę go gdzieś w okolicy i chuj. Tu coś jeszcze jest, no ale... No ale w okolicy to gdzie?
może on jest tam w tym. Może on jest tam, gdzie jest ten znacznik właśnie. O kurde, no ale jak ja go znajdę tam? Czy gdziekolwiek? Może on gdzieś tu stoi blisko. A, on jest tutaj, dobra. Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Corsillon on behalf of my cousin. Chyba będziemy się bić. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this man threatens me. O, wiedziałem. Ale ma rozmach. Ale mu lutnął. Tylko 3 złote. Tylko 3 złote monety miał? O. Ale, no niby dobre, ale kurde, to może komuś dam. Dobra. Czy ktoś może to ubrać z mojej ekipy? Ten już ma, to tej by się przydała lepsza. Może nie, wytrzymałość 3, to nikt jej chyba nie założy. A on? No, ale jest gorsza, dobra. A to najwyżej się sprzeda. Dobra, uwolnijmy ich. A co tu jest? Też są jacyś? Aha, dobra, tu też są. Jakiś klucz czy coś trzeba znaleźć? Dobra, uwolniliśmy ludzi, dobra. Must believe that not all Lugaid Blow are alike. He is an on Almanawi. That's why he understands us. No i fajno. We will not forget you. Ja was też nie zapomnę. Jesteście wolni, uciekajcie. Aha, teraz idziemy do Dankasa. Dobra, tych zabiliśmy, kurde. Tutaj z obozu sobie naszego. Tam polecimy. Dankas. 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 Dobra. Dankas, stary druhu. Uwolniłem tych twoich ludzi. Teraz jeszcze temu powiem i jeszcze będziemy musieli iść komuś powiedzieć. Ja pierdzielę. Jest tego latania tutaj. No, ale spoko. Ale gierka dobra. Podoba mi się. Naprawdę mimo wszystko zawsze warto. Aha, to jest to. Dobra. Warto w nim sobie pykać. What brings you here on Almanawi? I was able to close the mine. The man who operated. Tak, udało nam się doprowadzić do zamknięcia kopalni. Yes. Those you freed told me. From now on, you are my garants, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkus. I'm honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled. Enough, dokładnie enough. For more of it, since he loved the forest to the point of killing for it, he will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. No, czy jeszcze do tego gościa muszę wrócić? Ja pierdzielę. O, już nic więcej, dobra. Goodbye, Dunkus. Qua awalum say.
No, salam aleikum, dobra. A, czy to już jest koniec, czy jeszcze muszę mu powiedzieć jednak temu gościowi? A, czyli jednak wytrop. Czyli zostało jednak to, żeby wytropić tego gościa, dobra. A jeszcze, bym się upewnił tylko. Nie to. Jeszcze bym się upewnił, czy na pewno. Zadanie poboczne, aha, to jest to. Dobra. Słuchajcie, idziemy zawalczyć z tą bestią, zobaczymy. Idziemy zawalczyć z bestią. Uda się albo się nie uda. Tak, wisienka na torcie na ten długi odcinek. Na długi odcinek, bo aż godzinny. Idziemy wisienka na torcie. Walka. Szybki zapis. Słuchajcie, jeszcze tylko nie to. Tylko może dziabne są jakieś. Gdzie są te eliksiry? I smarto pancerzy. A jakieś tam siły? O, dobra. Dobra, zapisujemy. I lecimy. Tylko nie wiem, czy to działa właściwie, jak ja to przed tą cutscenką. Dobra, pominiemy to, bo to nam jest. Wow, to mu zajebał. Wow, on mi też zajebał, ale on już mi mniej zajebuje. Kurwa. Dobra, uciekamy. Nie skacz na mnie, chłopie. Ja tu mam któryś. Ej, chyba mu dam radę tym razem. Prawdopodobnie, ale mi jedną. No dawaj go. Dobra, zablokował się na drzewie. Dobra, świetnie. Jebnął mi. Dobra. O kurwa, jebnął mi, dobra. Wylecz się. Byleby nie skakał. Jebut. I nie żyjesz. Ostatni cios. Pięknie. Dobrze. To jest leśny władca. Ach, i poziom 23 wbity. Nie no, ale tą pałką to już mu trochę zabieraliśmy jednak. Trochę mu już zabieraliśmy. O ty kurwa. Why? In order to capture and extract from her what we need. To examine her. Dissect her if necessary. Ty gnoju ty. Done us a great service, guiding us directly to her. Are you saying that even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there in their pseudo-magic and in their mutation. Thank you for bringing her to us and ridding us of the monster. Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically. O ty. Stray bullet intended for the monster. O ty gnoju ty. Ej gnoju ty. No i po tobie, gościu. Mercy, your Excellency, I surrender. Nie ma litości. How dare you ask for mercy after attempting an assassination?
after revealing your conspiracy to me. You deserve nothing less than death. To jest sąd polowy. Jak jeszcze chcesz walczyć? No i zginąłeś, gościu, no i trudno. O, ale miałeś tam tych towaru. Niedużo. A te co miałeś? Złote monety. Aha, jeszcze do tej idziemy, dobra. Tiana Hach? She's unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. We should leave right away. Uratują ją. Yes, she will heal. They were not shooting to kill her. And we are resistant, you know. The bond empowers us. It gives us the vigor of animals, the resilience of trees. It's undoubtedly for that reason that your alliance is so interested in us. O, żyje. O, co tu się dzieje? Tiana, he does not mean to harm you. Please, let me. What do you want from me, Ranoikse? We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. We killed the man that wounded you. He will hunt you no longer. And their governor will have explaining to do. No i dobra. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try. We are desperate. Może się dogadamy. This remedy was prepared for a precise purpose, to heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the Sinol Menomi and torture them, bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malicor. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enon Mil Frichtimen protects us all. Enon Mil Frichtimen? God of a thousand faces in your tongue. The one and many who protects us and our Bóg o tysiącach twarzy. Kurde, coś mi się z Grom o Tron kojarzy. As they are tied and bound to you, their generosity to our people is infinite. But the crimes of the Renaixi enrage it. After all, perhaps your Malicor is their vengeance. This is strange. The two tracks that we followed have led us to the same name, Enon Mil Frichtimen. Boga o tysiącu twarzy. But I don't believe he is the origin of your sickness. He protects us. He watches over us. Precisely. We know that the congregation came to this island long ago, a lot longer than we first thought. The Malicor could be a consequence of that first attempt to colonize. A curse cast at that epoch, brought back by the first defeated colonists. After all, is it not also the origin of the first guardians of the native legends? Either way, one thing is certain. If there is something or someone on this island powerful enough to heal the Malicor, it is certainly him. We need to bring this news back to Constantine. Dobra. Even if we don't have a remedy yet, he'll be happy to know that we've made progress. No i pięknie. To jest idealny moment. Słuchajcie. He, dobra. Nie musiałeś kucać. Wstawaj. Dobra. To jest idealny moment, jeszcze tylko zobaczę, czy tutaj się da coś. Aha, umiejętności, oczywiście. Dobra, nie ma tu nic takiego, co byśmy mogli jakoś tam szczególnie rozwinąć. Póki co przynajmniej, dobra. Więc zapis gry.
ciekawie nam się zrobiło, prawda? Dobra, nadpisać grę. Oczywiście, że nadpisać. I do czego zmierzam? Zmierzam do czego? Do tego. Do czego? Do tego, że na dzisiaj... O, jak mi się brzydko tu zrobiło. Od tego, że światło wyszło. O, tak myślałem właśnie. Dobra. Pewnie to jest od połowy odcinka już, ale dobra. Trudno, niech sobie tak będzie. Co chciałem mówić? Tak, światło pada na green screena. Słońce raczej. Dobra. Kończymy. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie. Hej, cześć, pa.